Hejka kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Wenel. Dzisiaj dla odmiany przychodzę do Was z holenderskimi zdrabkami. Mamy na dzisiaj wkład 13 euro, 3 zdrabki, srebrną flotę. Zdrabkę już znacie, to są nasze ulubione statki, ale jak widzicie w nowej odsłonie kolorystycznej, więc myślę, że fajne. Dalej mamy szczęśliwe monety. Szczęśliwe monety, fajna zdrabka, całkiem nowa, podoba mi się bardzo. No i siódemeczkę, 777. Jeszcze nic w niej nie wygrałam, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten szczęśliwy dzień. Kochani, nie przedłużamy, zaczynamy oczywiście od siódemki. Tutaj musimy mieć trzy takie same symbole. Ewentualnie musimy znaleźć wśród wszystkich tych gier minimum trzy siódemki, żeby cokolwiek w tej zdrabce wygrać. Zobaczmy. Zobaczmy, czy tutaj będą takie same symbole. No tutaj mamy różne. Druga gra nietrafiona. Mamy pierwszą siódemkę. Może drapmy sobie po dwa. No już wiadomo, że tutaj nic. Siódemki też brak. Kolejna gra pusta. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek udało się komukolwiek wygrać w tej zdrabce, to ciekawe. Znowu pusto. Następna gra pusta. Kolejna gra też pusta. Siódemki też ani widu, ani słychu, kochani. Dalej, znowu pusto. Siódemki brak. Mamy siódemkę. Ale to nie zmienia faktu, kochani, że przegraliśmy. Nie mamy trzech siódemek, nie mamy trzech takich samych symboli w linii, więc ta zdrabka jest pusta. Weźmy sobie szczęśliwe monety. Szczęśliwe monety. No myślę, że całkiem jasna i klarowna jest ta zdrabka. Szukamy numerów. Jeżeli utworzy nam się linia, wygrywamy kwotę przypisaną do linii. Mamy ósemeczkę. Tutaj niełatwo jest znaleźć te numery, one nie są jakoś po kolei. 32 też mamy, no jest szansa tutaj kochani. 36 też mamy. 45, no całkiem ładnie idzie w tej zdrabce, jak widzicie, całkiem ładnie. 24. 24 nie ma. Dwójeczka. Dwójki nie ma, no. Pochwaliłam za szybko. 49. 49 nie ma. 34. 34 nie ma. No, dali na początek fajnie, a później wyszło jak zwykle. 61. Niestety nie ma. 25. Mamy pierwszy rządek za nami. Jedziemy dalej. 11. 11 mamy tutaj. 33. Nie ma. Jedyneczka jest. No fajnie by było wygrać w tej zdrabce, nie powiem. 47. 47 mamy tutaj. 60 też jest. No, no, coś tutaj nam się powoli układa, kochani, ale czy będzie wygrana? No, to się okaże. 42. Nie ma. 53 mamy. Zostały nam trzy ostatnie. 23. Jakaś tam szansa jest, ale czy coś wygramy? Zobaczymy. 19. 19 nie mamy. I ostatnia szansa, kochani. 66. 66 mamy, ale niestety no tutaj nas 63 blokuje. Sprawdźmy sobie jeszcze. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy nie ma przypadkiem. 43. 43 nie ma. 63. 63.
Też nie ma. 27. 27 też nie było. Czyli niestety, kochani, ta gra jest, ta zdrabka jest pusta. Przejdźmy sobie do kolejnej zdrabki. Srebrna flota. Lubię tą zdrabkę. Mam nadzieję, że Wy też lubicie statki. Typowa gra w statki. D5. Zaczynamy dobrze. Zaczynamy strzałem. C5. A5. Tutaj pudło. E4. Pudło. A nie, przepraszam. Tutaj mamy jakieś nowe symbole. G7. Pokażę Wam. Mamy na tej zdrabce nie tylko nową szatę graficzną, ale też nowe symbole. No zobaczymy, czy któryś z tych symboli nam się tutaj ułoży. No, złapaliśmy ostrość, jest dobrze. D4. Pudło. G2. Pudło. A3. Trafiony. F2. Pudło. B3. Trafiony. C3. Tak nas tutaj mamią, kochani. Trafiony. Jedziemy dalej. F3. Pudło. B5. Trafiony. A4. Mamy, kochani, wygraną. Mamy wygraną, mamy trafiony. I to jest jedyny znaczek, który jest pojedynczy. Jak sobie zwrócicie uwagę, więc mamy na pewno wygraną. Tutaj mamy ten znaczek. Więc fajnie, może jeszcze coś się uda trafić. Zobaczymy. E3. Trafiony. F4. Trafiony. E2. Trafiony. F5. Trafiony. D1. Pudło. C6. C6. Mamy trafiony znowu. I ostatnia szansa, kochani. G5. Mamy trafiony, ale do tego nam brakuje jednego symbolu. Tutaj mam nam jednego strzału, tutaj jednego strzału, ale mamy wygraną. Mamy wygraną, kochani, więc nie martwimy się tym w ogóle. Sprawdźmy sobie, co się kryje pod wygraną, tutaj pod tym kołem. Sprawdźmy. No i mamy tutaj 5 euro, więc fajnie, zdrabka się zwróciła. Więc przejdźmy, kochani, od razu szybciutko do szybkiego podsumowania. Mieliśmy dzisiaj 3 zdrabki. W sumie łączna wartość tych zdrabek to 13 euro. No niestety dwie z nich przegrały, ale przynajmniej w jednej trafiła się wygrana. W srebrnej flocie, w nowej wersji kolorystycznej, bardzo ładnej zresztą, trafiło nam się 5 euro. Czyli mamy, kochani, 8 euro na minusie. No cóż, bywa i tak, ale i tak się cieszę, że po długiej przerwie z holenderskimi zdrabkami nie mamy tutaj, kochani, zera, bo tak też mogłoby być. Mamy natomiast 5 euro. Więc to jest jakiś dobry początek. Kochani, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie proszę łapeczki do góry pod tym filmem. Zachęcam Was do subskrypcji, do komentowania. Kliknijcie sobie tam taki fajny dzwoneczek. Będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym moim kolejnym filmie. Chciałam Was, kochani, jeszcze poinformować, że w kolejnym moim odcinku zaczynamy już zabawę z kalendarzami świątecznymi. Mamy w Holandii już teraz, wyszły nowe kalendarze grudniowe. Zakupiłam już 2, jeden za 10 euro, drugi za 5 euro i takiego właśnie drapingu spodziewajcie się w następnym odcinku. Tak więc, kochani, jeżeli kogoś interesuje już tematyka świąt, to zapraszam.
A jeżeli interesuje Was tylko draping, to też zapraszam, bo będzie bardzo dużo drapania. Kochani, dziękuję serdecznie, że byliście. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Buziaczki. Pa!